Pięknieje najpiękniejsza polska rezydencja. Po wielu remontach swoją świetność odzyskują kolejne fragmenty pałacu w Wilanowie. Siedziba króla Jana i królowej Marysieńki powraca do pierwotnego wyglądu, takiego, jaki nadano jej w okresie baroku. Udało nam się odzyskać szereg walorów właśnie nieznanych w XX wieku tego miejsca, jak chociażby kolorystyka pałacu oryginalna z czasów baroku, która przypomina nam o kodzie monarchy. Złoto, czerwień, purpura, błękity. Takiej elewacji nie ma żaden budynek w Polsce. Większość elementów poddano gruntownej renowacji. Gdybyśmy nie podjęli tej interwencji, szereg dekoracji autentycznych z czasów króla Jana III i z XVIII wieku uległoby destrukcji. Myślę głównie o bardzo delikatnych reliefach elewacyjnych pałacowych. Oryginalne rzeźby z elewacji wyeksponowano we współczesnej budowli. Szklane pawilony zlokalizowane na tyłach pałacu architekturą nawiązują do konstrukcji znanej od wieków – namiotów królewskich. Namiot wojenny w czasach Sobieskiego, coś bardzo, bardzo powszechnie stosowanego i znanego. Właściwie to był drugi dom Sobieskiego, który brał udział w wielu kampaniach wojennych z najsłynniejszą odsieczą wiedeńską włącznie. W pałacu trwają intensywne prace renowacyjne. Dawny wygląd w każdym detalu odzyskują prywatne apartamenty i gabinety. Takiej elewacji nie ma żaden budynek w Polsce. Większość elementów poddano gruntownej renowacji. Gdybyśmy nie podjęli tej interwencji, szereg dekoracji autentycznych z czasów króla Jana III i z XVIII wieku uległoby destrukcji. Myślę głównie o bardzo delikatnych reliefach elewacyjnych pałacowych. Oryginalne rzeźby z elewacji wyeksponowano we współczesnej budowli. Szklane pawilony zlokalizowane na tyłach pałacu architekturą nawiązują do konstrukcji znanej od wieków – namiotów królewskich. Namiot wojenny w czasach Sobieskiego, coś bardzo, bardzo powszechnie stosowanego i znanego. Właściwie to był drugi dom Sobieskiego, który brał udział w wielu kampaniach wojennych z najsłynniejszą odsieczą wiedeńską włącznie. W pałacu trwają intensywne prace renowacyjne. Dawny wygląd w każdym detalu odzyskują prywatne apartamenty i gabinet królewski. Konserwujemy, restaurujemy tym razem prywatne apartamenty króla Jana III Sobieskiego. Udało nam się zmodernizować nasze systemy bezpieczeństwa. Udało nam się zrewaloryzować trzy otaczające pałac ogrody i jeden park przy oranżerii. Jesień może nie służy urodzie wilanowskich ogrodów, ale jest to czas intensywnych prac. Publiczność już to wyczuła. Przez ostatnich kilka lat podglądała nas, jak rujnowaliśmy teren wokół pałacu. A teraz, mimo że pogoda nie jest najlepsza, bijemy kolejne wewnętrzne rekordy frekwencji w muzeum. Pałac i park w Wilanowie jest jednym z najbardziej popularnych warszawskich zabytków. Rocznie to miejsce odwiedza prawie 1 000 000 zwiedzających.